Hej, witam was serdecznie, to jest Bedajnon i zapraszam was na nowy odcinek z gry Hellblade Senua's Sacrifice. Na poprzednim odcinku zaczęliśmy sobie naszą historię Senui i jej ukochanego Diriona, którego najprawdopodobniej ona chce odzyskać duszę, bo zginął i nie wiem, czy poszedł do piekła, czy ta Hela cała go tam ściągła. Obecnie mamy zabić dwóch bogów. A w ogóle jest tu gdzieś napisane. Nie. Na tab? Nie. Mamy dwoje drzwi i musimy brać sobie. To są chyba bogowie do zabicia, żeby się te drzwi otworzyły, żebyśmy mogli iść dalej. Czekajcie, to jest jakieś. Coś do posłuchania. Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting. Nie, wieloryba. Koniec audiologu. Koniec. Okej, chodźmy sobie, wybierzmy sobie jednego z tych bogów. Ja bym tego iluzjonistę bym chciała zobaczyć sobie. Jak widzicie, w poprzednim odcinku mieliśmy taki pokaz tych walki lekko i w konsekwencji co się stanie, jeśli gdzieś tam będziemy co chwilę ginąć. No to ta całe zaraza, inaczej to nazwałam. Dobrze, najpierw to w tym odcinku będzie zaraza, w następnym będzie pewnie co innego. Jak dojdzie do głowy, no to koniec, amen w pacierzu, koniec gry i zaczynaj pani od nowa grać. A tak to nie, trzeba będzie się starać, żeby się pilnować. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. No właśnie, potrzebujemy jego znaku, bo nie otworzymy drzwi. Potem pójdziemy na tego ogniowego stwora, potwora. Takie laski, tak stoją i patrzą, kurde. Las taki, z lekka, jakiś tam jest ten. Pewnie będzie jakiś achievement za wysłuchanie wszystkich tych audiologów, ja ich nazywam. Dobrze, może pobiegnijmy sobie, bo tak to ja 100 lat będę jeszcze szła w kierunku tego. Ymir was a frost giant, a being of darkness. And all his sons and grandsons were dark after him. Of his daughters and granddaughters, some were monstrous, but others fair. But there was another who came from the ice, Buri. In shape, he was like a man, big and powerful. His son, Bor, took a fair giant to be his wife, and they had three sons. Odin was the eldest. Oh, Odin. The Northmen hold him to be the foremost of the gods. The old father. Odin w Assassin's Creed będzie Valhalla, więc też klimaty nordyckie będą. Dobrze, czy w tamtą stronę coś jeszcze mam iść w tą stronę? Pewnie mam iść w tą stronę, ale ja chcę zobaczyć tamtą chłechłę, gro. Gro. Co tu jest? Nic. Barykada, i tak masz iść prosto. To co, jakie pułapki są? To się ciemno robi. Okej, tylko mieliśmy tego audiologa, tu nic więcej nie ma.
teraz będziemy mieli symulator biegania, haha. Co tu mi tak gra? Co to kurde? Coś będziemy musieli się pewnie skupić. Gdzieś coś u góry. Tam są jakieś drzwi, wrota. No właśnie, to musimy sobie skup się. Wiem o tym, ja już kumam nordycki. nie kumam niestety. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Okej, pewnie będzie tak samo jak w przednich tych drzwiach, że gdzieś tam ten znak będziemy mieli zapamiętany i będziemy musieli znaleźć kształt taki sam. Pewnie tam u góry gdzieś będzie, bo to... Raczej to nie ma zrobionego jakoś bezcelowo. Gdzieś tu musimy pewnie opuścić ten most. Tak, idiotko, nie jestem idiotką. Naprawdę? Dałam radę? No wow, kuźde, gro. Dobra. Szukajmy tego znaku. Żeby się skupić, ale to na pewno gdzieś się pokaże coś. Aha, widzę. Widzę. To co, jak przejdę teraz przez to i pobiegnę sobie prosto, tak, widzę, jest. Otwarte są. Widzę. Jak na razie spoko, to nie jest nic strasznie trudnego. Dobra, chodźcie my na górę. Chodźcie my i ja. O, ja się kręcę. Ale nie widzę, żeby zamykała oczu. Tak, nie bardzo, a raczej patrzy na oczka. No i co otwierać? No i? Otwórzcie mi, proszę. Ale mocerna kobieta wszystkie drzwi otwiera. Ot tak. Ile ciał gdzieś tam może składanych w ofierze, może. Gaduję, ale tak to wygląda. Chodź, Senua. Mamy bossa do ubicia, hehe. Aha, kolejni. Paniorki. Chodź! Ja tak lubię z wyskoku. Tylko nie dajmy się może... Nie. Kurde, gdzie jest zaś unik? Zaś mi się myli. I to jest złe, i bardzo złe, i bardzo, bardzo złe, i... Ja cię zaraz zespamuję, gościu. Czy jest drugi? Chyba tak. Drugi przyszedł sobie. Kurde, unik. Czemu kurna nie ucikasz? Znaczy nie unikasz mnie.
Unikaj, że kobieto, droga moja. Odtylca cię. Przepraszam, ile ich będzie? Czy za każdym razem mam ginąć? Now? No to masz now. Pewnie na padzie by się to bardzo milutko grało. Nie wiem, zgaduję. Ile was jeszcze będzie, jak się proszę? Ja się pytam, chciałam powiedzieć. Jeszcze 1 500 000, zanim nie zginiesz. To masz próby. No, come on, bro. Jaki ty jesteś poziom trudności? Ja nie chcę zginąć, wiesz? Nie chcę, żeby ten korzeń mi tam, znaczy to... Okej, mamy. Strasznie dużo ich leci. Chyba z 5, nie wiem. 6 może? Nie, na padzie faktycznie może by to lepiej by się grało. Ale dam sobie radę, to nie problem żaden, ani troszkę, ani... Dobra. Myślałam, że gdzieś tam na górę trzeba się wyspinać. Teraz pewnie mamy. Pewnie mamy tak się ten ustawić, żeby tu u góry jest ten znak. Tak. Czekajcie, jak to wygląda. A może w drugą stronę bardziej? Nie. Nie bardzo. Na pewno chodzi o ten. O tą część. To chodzi, ale... To break the seal, align the ravens with the mark of Valravan. Kruki, tak. Kruki, aha, kruki chodzi o... Nie sądzę, żeby... No nie, wiem, że chodzi o to, ale... Czekajcie, bo to mi coś nie pasi. Co mam z tymi zrobić? To mi się świeci. Nie mam tego zniszczyć, czy coś? A czekajcie, bo zaś mamy iluzję. No właśnie. Tam są jakieś ten, wejście, przejście. Aha, może mamy wejść na samą górę. Tak mi się coś wydawało, tylko nie wiedziałam, gdzie, z której strony będziemy mogli wejść sobie. No jednak od tej strony. Dobra, spoko. Teraz nam się to pewnie złączy tak ładnie. Całość. Tak, mamy, będziemy to mieli. No już. Aha, nie mogę zjechać. To nie ta gra. Żeby sobie po linie zjechać. Ciekawe, jaki ten boss będzie trudny. Się co chwilę myli ten uniki z shiftami. Nie, tu nie ma nic. An impostor world, where the forest itself
Mamy kolejne te śmieszne te symbole. Pewnie będzie trzeba to samo zrobić, co w lokacji wcześniej. A to zaraz będziemy widzieć. Nie widzę żadnego audiologa. No, następne wrota, no co no. No wiem, co zrobić. Okej, mamy. Wiem, o co chodzi. Teraz trzeba znaleźć kolejne... O, tu są jakieś wrota z tym czaszką. Tu. Tak. Tylko nie wiem akurat, czy... Dobrze. Aha, tu jest. O Boziu. Co to za odgłosy? Wow! Wow, gościu! Czekaj, czy mieliśmy iść w tą stronę, czy nie? Ale nie, to będzie iluzja kolejna. Nie sądzę. No właśnie. Poszedł sobie. Hej! Aha, i pewnie mamy teraz się wrócić, bo inną drogę teraz nam pokaże. Nie wiem, zgaduję. Gram pierwszy raz, więc... Aha, mamy iść za w ogóle za tym głosem, z tego co... Więc chodźmy, no. Ale tam jest jakiś ten... Droga. Bardzo taka ciekawa i intuicyjna mniej więcej ta gra. Zaś zniknie, no, normalka. Chyba tu raczej nic nie ma w tą stronę. Tu są jakieś drzwi, ale nie wiem, czy możemy je otworzyć. Pewnie tak. Tam było coś zablokowane. Nie? Okej. Okay. Dobra, powrót. Muszę tu przycisnąć się. Tam u góry stoi rzekomo. Weź nie. Odpowiadaj bajek tam. Jakiemu ty mówisz? Czy to mogę sobie otworzyć? Tak, mogę sobie otworzyć, więc czemu by tego nie zrobić? Jak ja ci faktycznie mam iść z... Nie, na pewno mam iść za nim, bo trzeba z góry gdzieś stanąć zaś. No raczej. One też nam pokazują, widzicie? Ten tak na wprost pokazuje i... No dobrze, widzę, ale... Tu się zejść nie da, to chyba jakoś... Nie widzę różnicy. Nie, widać ten... Te schody są, a jak przejdę sobie obok, to dalej będą te schody? Raczej powinny być.
Teraz mogę zejść tam na dół ewentualnie. Będziemy mieli te schody tam do góry, bo musimy tam wyjść. Tu sobie otworzyłam. Mam nadzieję, że chodzi o to, gdzieś tam przejście będzie. Tak, powinno być. Wszystko dobrze. Tak, musimy wejść tam do góry. Przejdziemy, tak, przejdziemy spokojnie. Tak i... No i tędy już do góry, ten. Otwieramy następne drzwi. Dobra. Mamy was drzwi. Ile jeszcze takich drzwi będziemy musieli wykombinować i otworzyć? Iluzjonista niedobry. Panie iluzjonisto, proszę mnie wpuścić przez drzwi i stawić czoła. Bo tak ty się chowasz, kurde, za tymi drzwiami wszystkimi. Wstydź się. Jakie są normalne drzwi. A tam dalej co jest? Ciekawi mnie to. Tam jest jakieś przejście, to co? Mhm, czyli tędy będą zapnięte, okej. Tak do pewności chciałam sprawdzić, czy... Tak mówią nam, że zawsze gdzieś jest jakaś inna ścieżka. No tak, jest, zawsze. Wygląda jak arena do bicia tego iluzjonisty, chociaż mogę się mylić. Raczej do bicia wroga. Muszę się orientować i patrzeć. Może teraz popiszę się umiejętnościami grania. What the f... Aju! Nie. Bro, ty kpisz ze mnie. What the... Ale czemu was jest dwóch? Nie, Senua. Senua, proszę cię bardzo ładnie. Ale dlaczego jest... Wiem, że... Dzięki, że behind me. Ej! Nie, Senua, wstawaj, kobieto. Ale dlaczego, kuźwa, ich jest dwóch? A wiesz? Mhm, gro. Ale to jest chamstwo. Jak kurde grzecznie idą. Zaraz mi drugi przyjdzie na plecy. Masakra. Seriously, ludzie. Jeszcze 200 mi wyśli. Okej. Okay. Wow. To była masakra. Ale żeby dwóch naraz? Dobra, nie zginęłam na tyle, żeby się ten korzeń, to zniszczenie się powiększyło na szczęście, ale wow. Okej, mamy następnego audiologa.
The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Okej. Spoko. Zaskoczyli mnie trochę z tymi dwoma naraz. Dobra, iluzjonista, już się tak nie chowaj, kurde. Przez 100 lat będę cię szukać. Następne znaki. Goddamnik. Tak, zamiast goddamnit. Albo nie. Za dużo ich tu wisi. Ja wiem, że zaś trzeba będzie. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Strasznie długie ścieżki do tego bossa. Nie ma łatwo w życiu Senua nasza. Tak, ale zaś widzę, że będzie jednak gdzieś tam potrzeba złożyć. Ejk, za dużo tego. Troskę to zaczyna być powtarzalne, że się tak wyrozę. No niestety, jak będzie przy drugim to samo, no to faktycznie to jakieś dziwne. Znaczy może nie dziwne, ale kurde. I zaś mamy ten znak, zaś musimy znaleźć ścieżkę dobrą. Na pewno. No, zbyt wiele tych jest. Aha, tam nam pokazuje. I tam. Okej. Ale tu są jakieś ten. Są jakieś te wrota. Tak. Chętnie przyjdę tędy. A mogłabyś tu gdzieś zejść tędy? Tędy może. Złaź, że to jasny, ciasny. Dobra. Okej, tędy. Mogę zejść? Nie. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse. Okay, musimy przez to. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Okej, okay, odpuszczę się od razu te wrota, bo w razie co nie będę musiała gonić 100 razy. Tylko sobie tu to zrobię. Okej. Okay. I tu powinno być otwarte, pomimo że tamte drzwi nie otworzymy, ale tak tędy przejdziemy, więc... Nie wiem, czy tam na górę pewnie. Pewnie tak.
Tam jest jakieś przejście. Tu są schody do góry. Które nie wiem, czy coś dadzą. Pewnie tak albo i nie. Jak dalej jest? Gdzie? Nie bardzo. No. Jej! Dobra. Nie bardzo. Trzeba się tam u góry gdzieś znaleźć. Dobra, to jest ten audiolog cały. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Masakra. Okej. Chyba tylko ten audiolog jest. I nic poza tym. Na pewno musimy się udać do góry. Tam coś jest. Tam, o, tam jest te wrota jedne. Ale nie sądzę, żeby tędy to się... Tędy może. Nie, chyba ty tam nie wskoczysz. No. Oczywiście, że nie. Czekajcie, a nie ma tu jakoś przejścia? Raczej nie bardzo. To jak w takim razie ja mam tam iść? Czekajcie, muszę to zobaczyć z innej strony. Chyba, że zamknę ten murek i będzie jakieś przejście. No czekajcie. A może trzeba... Czekajcie, zanim sobie nie zepsuję. Tamte wrota może otwórzmy i potem zamknijmy. Wejdziemy tam do środka i przejdziemy po tym murku może. Kombinuję, wiem. Ale o to chodzi chyba w tej grze, żeby kombinować. No właśnie, chcę sobie otworzyć te drzwi. Bo się da. Dobra. Pasi mi to. Teraz przejdę, zamknę sobie tam ten murek cały. I na pewno prawdopodobnie będę mogła górą przejść, bo tam są te śmieszne wrota też, więc to są mi potrzebne. Tak kombinuję bardzo fajnie. Tak myślę, że o to chodzi, żeby się tam dostać do góry. No i sprawdźmy, czy moje pomysły są ok, w miarę. Pomysły pomysłowe, tak, masło maślane. Tak. O to chodziło. Dobra, i co, gdzie się coś zrobi? The ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. Melvin's helping. Pewnie to... She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Czy to tak jakby mniej więcej gdzieś to po... She remembered her promise. She resolved to fight on. Odpowiedź gdzieś jakaś.
usunęła nam parę tych wiszących śmiesznych. Tak mi się wydaje. Dobrze, to już mamy z głowy na razie. Zobaczymy, gdzie możemy jeszcze, gdzie są ten... Bo te zazwyczaj nam też pokazywały te śmieszne. Niestety tu przejście jest. To jest od tego przejścia, więc spoko, tego nie potrzebuję, ewentualnie. Nie, tu się raczej nic nie zmieni po przejściu. No bo to jest tylko o tę kładkę. Dobrze, chodźmy w drugą stronę. Tu coś jest. Okej, następny most, który będziemy mogli sobie opuścić, ale to muszę być po tamtej stronie. Okej, tu coś jest. Okej, wiecie co? Skończymy sobie prawdopodobnie tu odcinek, bo to jeszcze musimy tam do góry się udać i odblokować sobie przejście dalsze. Zobaczymy, co tam dalej. Kurczę, ten iluzjonista sobie poczyna dobrze i kurde, nie bardzo ten. Chcę, żebyśmy go dopadli pewnie. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi na portalach, gdzie możecie, tak z umiarkowaniem, a nie że będziecie spamować, bo ja też nie lubię takie osoby gdzieś spamują na jakichś grupach. Będę wam bardzo wdzięczna. No nic, widzimy się w następnym odcinku z gry właśnie Hellblade Senua's Sacrifice. No nic, dzięki, cześć.